Wiele osobiście zawdzięczam wydawnictwu Vocatio, zwłaszcza temu, co to wydawnictwo robi dla Biblii, dla studiowania i poznawania Pisma Świętego. I coraz zaskakuje kolejnymi swoimi pozycjami, które temu służą. Ostatnie te pozycje, które mi osobiście przypadły bardzo do gustu, mają formę takich broszurek rozkładanych. Autentycznie zaświeciły mi się oczy, kiedy zobaczyłem, że jedna z tych broszurek dotyczy przybytku, czyli tego świętego miejsca niesionego przez 40 lat przez pustynię od góry Synaj do ziemi obiecanej. Kapitalna rzecz. Infografiki, obozowisko Izraelitów, namiot w przekroju. I obszerne wyjaśnienia w odniesieniu do Biblii, schemat, plan. Doskonała rzecz do studiowania Pisma Świętego, zwłaszcza Księgi Wyjścia, innych ksiąg Pięcioksięgu. Świetna rzecz na katechezę, jako taka bardzo rozbudowana karta pracy. Chciałbym powiedzieć też kilka słów o dwóch broszurach wydanych przez wydawnictwo Vocatio. W odpowiedzi na teorię ewolucji oraz stworzenie czy ewolucja. Dotyczą więc bardzo podobnego tematu, ale odnoszą się do niego pod nieco innym kątem. I chociaż są zwięzłe w treści, odnoszą się do niej w naprawdę głęboki, profesjonalny sposób. Skutkiem tego zmuszają czytelnika do samodzielnego myślenia. W ostatnich kilkudziesięciu latach ten temat stał się polem kontrowersji pomiędzy ewolucjonistami, a kreacjonistami. Często uważa się, że pogląd ewolucyjny jest poglądem naukowym, odwołuje się do faktów, natomiast pogląd kreacjonistyczny odwołuje się do wiary. Natomiast koncepcje kreacjonistyczne wychodzą z innych pozycji światopoglądowych, że Bóg istnieje i że świat pochodzi od Boga, natomiast również odwołują się do faktów, tylko interpretują je w inny sposób. Kolejną pozycją w tej serii jest zbroja Boża. To jest podobna budowa, czyli poszczególne elementy tej zbroi. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty, tarcza wiary, hełm zbawienia, miecz ducha. Wszystko dokładnie opisane, zanalizowane z adaptacją do naszego życia, z terminami greckimi. I oczywiście z takim mocnym odniesieniem do rzymskiego legionisty. Bardzo ciekawa, myślę, zwłaszcza dla dzieci czy młodzieży, dla których militaria są czymś ważnym i ciekawym. Zbroja Boża. Kolejna rzecz to coś w rodzaju mini-atlasu biblijnego. Mapy dotyczące poszczególnych epok, ale z też takim odniesieniem do teraźniejszości, czyli jak jest w tytule, wtedy i dziś, biblijne mapy. Dzięki tym mapom wiemy, w jakich konkretnie dzisiejszych krajach rozgrywały się historie biblijne. Broszura w odpowiedzi na teorię ewolucji odnosi się do 16 konkretnych dziedzin, które często były podawane jako argumenty potwierdzające teorię ewolucji. Innym bardzo ciekawym zestawieniem jest broszurka Chrześcijaństwo a sekty i religie. Bardzo syntetyczna pozycja, ale bardzo konkretna. W poszczególnych kolumnach mamy chrześcijaństwo zestawione z różnymi innymi religiami, sektami. Są Świadkowie Jehowy, są Mormoni, Kościół Zjednoczony, nauka chrześcijańska, New Age, Wicca, Scientologia. Rzecz bardzo ciekawa, żeby w sposób taki syntetyczny i poglądowy spojrzeć na religię całego świata.
Broszura Stworzenie czy ewolucja odnosi się do 6 różnych dziedzin nauki, do astronomii, geologii, paleontologii, genetyki, biochemii, matematyki i pokazuje argumenty, na które w tych dziedzinach nauki powołują się ewolucjoniści dla udowodnienia prawdziwości teorii Darwina, jak również kreacjoniści, szukając potwierdzeń wniosku, że to Bóg jest stwórcą świata. I broszurka, którą można by nazwać dalszą częścią przybytku, czyli to, co zastąpiło namiot, czyli świątynia. Świątynia w całej swojej historii, czyli świątynia, którą zbudował Salomon, potem świątynia zbudowana po powrocie z niewoli babilońskiej, świątynia Zorobabela, no i ta świątynia Heroda. Też w pięknych infografikach z odniesieniami do Pisma Świętego, ze scenami, które w tej świątyni dziać się mogły, z mapkami. Kolejna bardzo rozbudowana karta pracy, którą można zastosować na katechezie, ale przede wszystkim można zastosować do osobistego studium, poznawania i zrozumienia Pisma Świętego. Cieszę się, że coś takiego się ukazało, że jest to kolejna pomoc, którą otrzymujemy dzięki wydawnictwu Vocatio.